Dzień dobry. Mamy dziś święto 3 maja. Piękny dzień. Kiedy myślałem już, że nic się właściwie dzisiaj nie wydarzy, że tylko będę leżał, to nagle zrobiłem takie coś. O! Zrobiłem klatkę. Dla tych moich kurczaków, tych 3 appenzellerów i 2 hamburgów, mówię, kurczę, one tak same siedzą tylko w tej ciemnicy takiej, tam właściwie co to żarówka przy takim pięknym dniu. I mówię, tak szybko sklecę coś takiego. Miałem tutaj siatki takie z mini folii. To tylko trytytką je przyciąłem. Praktycznie przyciąłem szczypcami tylko te dno, żeby nie uciekały. I siatka, i krateczka będzie jak ta lala. Zaraz wpuszczę do niej kurczaki. Piękne, tak, kurczaczki? Nie było tak was łatwo połapać, tak? Wcale, żeby się wymi kurczakiem nie uciekły. O, jeden, a la hamburg. Drugi. Trzeci. Ojojoj, czwarty. Piąty. To nie jest za duża klatka, ale będziecie miały zawsze na słoneczku, trochę w cieniu, trochę na zielonym. Będzie okejnie. Ale woda jeszcze musi być, tak? Jeszcze musimy przynieść wody. Wodę damy do cieniu. Tak? Damy wam wódki. Wody wam damy. Kurki nasze, kurki, damy wody wam. O, jest woda. Słoneczko i cień. Pięknie. Ustawię was tak, żebyście były trochę bardziej widoczne. O, tak was pięknie ustawię. Ryżu na szczęście rzucę, tak. Stawię sobie kubeczek. Będzie ok. Ja też się gdzieś usadowię w cieniu. O, tak. Ło, będzie ok. O. Gdzie uciekasz? Gdzie? Jest. To się nazywa kwiatowanie. No ja będę się z Państwem żegnał. Popatrzmy jeszcze na ptaki, otaczającą mnie przyrodę i wsłuchajmy się w dźwięki Teklina. Do widzenia.